Witam Państwa. Na tym filmiku wytłumaczę, jak łączyć element pokazany w pierwszej części filmiku, element bolerka, z drugim elementem. Tutaj mam połączonych już kilka takich elementów. Wygląda to naprawdę pięknie, zarówno w takiej wielokolorowej wersji, jak w jednokolorowej. Przygotowany już mam pierwszy element, który pokazałam na pierwszej części filmiku. I teraz pokażę dokładnie, jak połączyć element z elementem. Zawsze, żeby zrobić następny element, korzystamy z pierwszej części filmiku, żeby zrobić pierwszy rząd. Pierwszy rząd jest niezmienny, także ja tutaj przygotowałam ten łańcuszek, pierwszy rząd, zamknęłam go w całość i zaczynamy już drugi rząd. Drugi rząd będzie już bezpośrednio łączyć się z drugim elementem i pokażę dokładnie, w których miejscach będzie to łączenie. Zaczynamy drugi rząd, tak jak pokazywałam w pierwszym filmiku, od czterech oczek łańcuszka, które zastępują pierwszy podwójny słupek. Następnie przerabiam pierwszy narzut, drugi narzut, przerabiam jeszcze trzy podwójne słupki, czyli początek jest tak naprawdę taki sam jak w pierwszym filmiku. Ja tutaj sobie ułożę dobrze ułożę kordonek i jeszcze trzeci podwójny słupek, bo w każdej dziurce mają być po cztery podwójne słupki. I właśnie już zaczniemy powolutku łączyć. Miejsce łączenia to będzie zawsze środkowe oczko łańcuszka. Zarówno ta zasada tyczy się łańcuszka, który ma tutaj trzy oczka, a więc to drugie oczko będzie miejscem łączenia. Natomiast jeżeli tutaj jest siedem oczek, miejsce łączenia to środkowe oczko, to jest czwarte oczko. Dlatego są takie nieparzyste liczby tych oczek łańcuszka, żeby łatwo można było policzyć na środku tego łańcuszka, połączyć tutaj w drugim oczku, a tu w czwartym. No dobrze, ale jak robimy to łączenie? Teraz powinniśmy zrobić zgodnie ze wzorem trzy oczka łańcuszka, żeby dalej kontynuować element. Ale tak jak powiedziałam, drugie oczko jest miejscem łączenia. Zatem musimy zrobić teraz pierwsze oczko łańcuszka, normalnie, pierwsze oczko, drugie, tak jak powiedziałam, jest miejscem łączenia. I jak łączymy elementy ze sobą? Tutaj mamy tą ładną zewnętrzną warstwę naszego elementu, motywu, który będzie widoczny. Tutaj jest warstwa wewnętrzna, ona ma takie poskręcane tutaj bardziej te podwójne słupki i tą warstwą wewnętrzną musimy teraz na tą warstwę wewnętrzną patrzeć. Musimy ją widzieć i niejako przykładamy te nasze motywy wewnętrznymi warstwami. Ja to tak pospolicie nazwę brzuchami. Tutaj jest wewnętrzna warstwa, tutaj jest też wewnętrzna. Przykładamy do miejsca, gdzie powinno być łączenie na tym łańcuszku, ponieważ łączymy w tych samych miejscach, czyli tutaj są trzy oczka łańcuszka, więc musimy połączyć w miejscu, gdzie drugi element ma trzy oczka łańcuszka. Przykładamy brzuchami, na szydełku nie mam żadnego narzutu, wbijam szydełko w drugie oczko, raz, dwa, w to środkowe oczko i robię oczko ścisłe, czyli narzut, przeciągam przez to oczko drugiego elementu i oczko i pętelkę na szydełku. Już jest połączone. Drugie oczko jest łączeniem naszego motywu, ale musi być również zrobione trzecie oczko, ponieważ tak jest we wzorze, więc robimy trzecie oczko łańcuszka. Dalej od razu dwa narzuty, ponieważ dalej kontynuujemy wzór na naszym kółeczku, czyli odkładamy teraz na bok miejsce łączenia, pilnujemy, żeby tak o się nie wywróciło jak mi teraz,
zawsze pilnujemy, czy to jest warstwa wewnętrzna, czy zewnętrzna. Teraz odwróciło mi się na warstwę wewnętrzną. Ja tutaj polepszę ostrość. I w związku z tym trzeba to pilnować, żeby odwrócić na właściwą stronę. I kontynuujemy dalej przerabianie naszych podwójnych słupków, tak jak jest we wzorze. Tutaj odkładam, przerabiam 4 podwójne słupki już z jednym miejscem, gdzie jest łączenie. Kontynuujemy po prostu pracę nad tym elementem, dlatego w pierwszej części filmiku pokazywałam dokładnie, jak go wykonać. Później już po kilku elementach robi się z pamięci ten motyw. No i właśnie, rozkładamy sobie ładnie nasze motywy i zerkamy, w którym miejscu jesteśmy. Dokładnie rozkładamy, tutaj powinny być oba motywy zewnętrznej, na zewnętrznej stronie, czyli tej, co będzie widoczna w trakcie noszenia. Co teraz powinniśmy zrobić? Widzimy tutaj, że mamy do zrobienia łańcuszek składający się z 7 oczek. Ale tak jak mówiłam, 4 oczko będzie łączeniem. Już połączymy z tym miejscem, więc wykonujemy teraz 3 oczka łańcuszka. Raz, 2, 3. A 4 oczko będzie łączeniem. I znów przykładamy do siebie brzuchami nasze elementy, czyli tymi wewnętrznymi warstwami. Zerkamy na nasz łańcuszek, który mamy do połączenia z drugim elementem i odliczamy na nim 4 oczka. Raz, 2, 3, 4. Czyli to środkowe oczko przykładamy i robimy oczko ścisłe. 4 oczko jest miejscem łączenia. Dalej robimy, żeby się wzór zgadzał, żeby było 7 oczek łańcuszka w tym zielonym motywie. Dalej musimy zrobić 3 oczka. 3 oczka, 4 łączenie i żeby było 7, kolejne 3. 3 oczka, od razu 2 narzuty i kontynuujemy dalej pracę nad naszym elementem, nad naszym motywem. I proszę zobaczyć, że miejsce łączenia to zawsze będzie miejsce w łańcuszkach. Można łączyć tylko jeden bok ze sobą, tak jak tutaj, w tym miejscu. I proszę zobaczyć, mamy już tak przerobiony ten, powolutku, mamy tak przerobiony ten motyw, że tylko miejsce łączenia musi być jeszcze tutaj na samym końcu, w tym rogu, gdzie zaczynaliśmy pracę, ponieważ łączymy ten bok tylko. Dalej motyw przerabiamy normalnie przerabiamy tak jak powinien być przerobiony w dalszej części. Tu akurat nie mamy z czym połączyć, więc przerabiamy go normalnie, aż do momentu ostatniego łańcuszka. Ja zrobię teraz pauzę, przerobię go i pokażę, jak zakończyć i jak połączyć ten motyw już do końca w tych 3 miejscach. Właśnie doszłam do miejsca, gdzie powinniśmy zrobić 3 łączenie w tym miejscu, w tym boku tych kwadracików. Zrobiłam 4 ostatnie podwójne słupki w ostatniej dziurce naszego motywu. I co dalej? Tak jak tutaj jest we wzorze, powinniśmy zrobić 7 oczek łańcuszka, a w 4 oczku powinno być łączenie. A więc robimy 3 oczka łańcuszka, bo w 4 łączenie. 3 oczka łańcuszka. Raz, 2, 3. Składamy, tak jak mówiłam, brzuchami, czyli tymi wewnętrznymi stronami, ten nasz element, wbijamy szydełko właśnie w to 4 oczko łańcuszka, to 4 oczko i robimy oczko ścisłe, czyli nasze łączenie. 4 oczko jest łączeniem, ale jeszcze trzeba dorobić 3 oczka łańcuszka, 2, 3 i proszę zobaczyć, mamy koniec już naszego motywu.
jak łączy się ten rząd, znaczy łączy się identycznie jak pokazywałam w pierwszym filmiku, czyli szydełko wbijamy pierwszy podwójny słupek, który był tak naprawdę czterema oczkami łańcuszka. W to górne oczko wbijamy szydełko, od razu, nie ma żadnego narzutu. Robimy oczko ścisłe. Tak jak mówiłam w pierwszej części, warto jeszcze zrobić jeszcze jedno w następnym oczku, jeszcze jedno oczko ścisłe. I takie końcowe, ostatnie oczko łańcuszka i mocno zaciskać. Już proszę zobaczyć. Jeden bok naszych kwadracików jest połączony, odcinam. No dobrze, ale co wtedy, jeżeli trzeba połączyć naraz dwa elementy ze sobą? Czyli stworzy nam się taki motyw z trzech, połączymy, z trzech kwadracików. I teraz jak dołączyć ten czwarty, żeby zamknąć w taki większy kwadrat? Ja zrobię teraz pauzę, przerobię sobie te, dołączę trzeci element i pokażę, jak łączyć dwa naraz ze sobą boki, ponieważ na pewno będzie taka sytuacja w trakcie wykonywania tego bolerka. Właśnie jesteśmy w miejscu, o którym mówiłam, jak połączyć taki motyw, jeżeli trzeba od razu łączyć dwa boki kwadratu. Proszę sobie tak odwrócić miejsce, tak obrócić tą robótkę, żeby zacząć tutaj od tego miejsca. Tak jakby od prawej do lewej będziemy iść. Tak odwracamy taką odwróconą L-kę. Ja już tutaj przerobiłam w pierwszej dziurce cztery podwójne słupki i łączymy tak jak tłumaczyłam na chwilę wcześniej. Zaczynamy pracę właśnie od jednego oczka łańcuszka. Drugie oczko jest już łączeniem. Będziemy łączyć z tym motywem górnym i tak jak tłumaczyłam, przykładamy wewnętrznymi stronami te motywy, wewnętrzne strony, czyli tak potocznie brzuchami przykładamy do siebie. Wbijam szydełko w środkowe, to drugie oczko łańcuszka, robię oczko ścisłe, dalej jedno oczko łańcuszka, ponieważ muszą być trzy, dwa narzuty i przerabiam dalszą część mojego motywu. Ja to tak szybko przerobię, żeby powiedzieć, konkretnie powiedzieć, jak poradzić sobie z dalszym łączeniem. Wydawać może się to trudne, ale naprawdę wybrałam taki wzór, taki motyw, że jest bardzo prosty. Są motywy, w których tych łączeń jest więcej. O właśnie, i teraz rozkładamy nasz motyw. Pamiętamy, żeby był po właściwych stronach. We właściwym mi się tutaj powykręcał, więc ja go trochę tutaj ujarzmię. Włóczka mi się strasznie pomieszała. Muszą być widoczne teraz te zewnętrzne strony, które będą widoczne w trakcie noszenia. Zarówno tutaj w tym miejscu, żeby to się właśnie nie wykręciło jak mi przed chwilą. I teraz powinniśmy połączyć tutaj w miejscu, gdzie już są trzy rogi połączone. Jak sobie z tym poradzić? Ano, zwyczajnie tak jak łączyliśmy w poprzednich miejscach, tyle że na początek robimy trzy oczka łańcuszka. Czwarte to jest łączenie. Przykładamy brzuchami do siebie oczywiście te robótki i wbijamy szydełko gdzieś tutaj w środek, w miejsce, gdzie już są połączone te trzy różki. Ważne, żeby było wewnętrznymi stronami. Robimy luźne oczko ścisłe. Pamiętajmy, żeby to były luźne oczka. Dalej robimy trzy oczka łańcuszka, ponieważ ma być siedem oczek tego łańcuszka na rogu. Przerabiamy dwa. Robimy dwa narzuty i przerabiamy dalej półsłupki. Ja teraz przerobię ich i pokażę, jak to się połączyło. Najważniejsza sprawa, pamiętać o tym, żeby na właściwej stronie robić łączenie.
pilnować tego, żeby się nie wywróciło, nie wykręciło. Układać sobie wszystko powolutku. I właśnie ja tutaj już ułożę, pokażę, jak się to połączyło. Teraz korzystam z mulinki, teraz robię mulinką. Proszę zobaczyć, jak to ładnie się prezentuje. Połączyliśmy na początku w pierwszym miejscu, tutaj już przed chwilą zrobiliśmy łączenie wszystkich rogów. I teraz proszę zobaczyć dalej. Łączymy kolejny róg, trzy oczka łańcuszka, drugie oczko to łączenie, a więc układam sobie włóczkę, tą mulinkę i robię łączenie. Zaczynam od jednego oczka łańcuszka, przykładamy wewnętrznymi stronami do miejsca, gdzie ma być połączone. Zawsze warto sobie tak rozłożyć, żeby w odpowiednim miejscu połączyć, żeby nie pominąć żadnego łączenia. Już to miejsce jest połączone, dalej jedno oczko, dwa narzuty i dalej przerabiamy sobie motyw już czterema podwójnymi słupkami. I proszę zobaczyć, zostało nam tylko łączenie tego ostatniego różka, które mi się wydaje już jest bardzo proste. Przerobimy po prostu cztery podwójne słupki, połączymy tutaj to miejsce w rogu, dalej przerobimy motyw tak jak tłumaczyłam na pierwszym filmiku i na końcu również musimy połączyć z tym tutaj różkiem i już mamy dwa boki połączone. Mi się wydaje, że najwięcej chyba byłoby zapytań o to miejsce, a więc tutaj pokazałam dokładnie te dwa miejsca, już wiadomo jak się robi tutaj też. I tak łączymy te elementy, tak żeby powstało nam coś takiego. Ja na moje plecy zrobię 7 motywów tutaj długości pleców, tak? Szerokości pleców to 7 motywów. Wysokości to będzie albo 5, albo 6, jeszcze zobaczymy. Można dopasować do własnego rozmiaru. Można tak naprawdę zrobić wszystko tymi motywami, które teraz pokazuję. Nie tylko bolerko, ale również inne rzeczy. Ja teraz zrobię pauzę, życzę Paniom powodzenia i zapraszam do dalszego oglądania, w którym już pokażę, jak to wszystko wygląda, jak wykończyć ładnie to bolerko i jak ewentualnie zrobić rękawki. A więc dziękuję za uwagę i pozdrawiam.